Pewnie dlatego nie dostałem zbyt wielu oznaczeń na mapie, ponieważ te powinny mi wystarczyć. Nic, idziemy do tej skryjówki, może to o to chodzi. W sumie, dlaczego miałoby to być inaczej zaznaczone na mapie? Ten las mi też przypomina las z Władcy Pierścieni, ten z Entami. Ten, który był bodajże, jak się szło od Hobbitonu i się przechodził, znaczy jak było połączenie między Hobbitonem a tym miastem ludzi. Nie pamiętam, jak się ono nazywało. A, Bri. Tam nawet w Lord of the Rings Online jest tutaj, że to jest na krańcu mapy Bri, zaraz przy przejściu na mapę Hobbitonu. To powiem wam szczerze, że to był naprawdę świetny las, tam z kumplem żeśmy długo siedzieli, że tak powiem, farmili co się tylko dało, ale naprawdę w tym lesie można stać orientację, bo tu właściwie nie ma nawet żadnych punktów orientacyjnych, wszędzie tylko drzewa. Okazało, że cały ten fragment to jest stary las. Ja to zastanawiam, czy coś tu znajdziemy, coś tu w ogóle jest. Może jakieś artefakty tu się znajdą. Jak zacznę zwiedzać. Na razie idziemy do tego znacznika. Zobaczymy, co się stanie, jak do niego dojdziemy. Chyba będę mnie gdzieś na górze. Kurczę. Powiem wam szczerze, że naprawdę mnie ten las trochę przeraża. Nie spodziewałem się po prostu, że on będzie aż tak gigantyczny. Myślałem, że to będzie, wiecie, trochę mniejszy las. A tu, kurczę, mamy naprawdę pół mapy w tym lesie. Zobaczymy. To chyba nie powinniśmy byli tak wchodzić nawet. No ale kij, my możemy chodzić po górach, po ścianach, po czym tam sobie chcemy. Tu chyba kolizje powinny być inaczej zrobione, no ale wspinamy się, to się wspinamy. Aha, kolejne niedźwiedzie, których wolałbym unikać. Ok, mamy teraz skryjówkę. Zapiszmy sobie grę. Tutaj widzę, że to jest taki jakby jakieś ruiny, jakiegoś budynku. O Holender. O Holender. O Holender. O Holender. To jest Baron. Dobra, ten sprzęt co mamy to nic nam nie da. Myślałem, że kurczę dam sobie radę z tym co mam, a to kurczę takie pi, taka bajka. Okej, trzeba w takim razie zwiększyć naszą... Ojej. A tu mamy Master Chiefa z tego co widzę. Gdybym, kurczę, tylko miał możliwość... Ała! Gdybym tylko miał możliwość przywrócenia sobie tej wytrzymałości szybciej, to bym, kurczę, na to przystał, ale... Wiecie, chodzi mi o możliwość poruszania się. Dobra. Dobra. Zabiliśmy Barona. I to są teraz naprawdę dziwne odgłosy. Okej, czarny kryształ, jeden już mamy. Miecz Templariusza przyda nam się. To ma ciężki sprzęcior, który jest naprawdę ciekawy. Weźmiemy sobie go. Mimo, że jest ciężki, daje nam lepszą obronę niż to, co mamy przy sobie. To jest dobry motyw. To ma miecz Templariusza, 1,65. Bardzo ciekawe.
W tym wypadku to ja bym coś wyrzucił, chyba wyrzucę ten kilof. Ale muszę wyrzucić coś jeszcze. Mam drugi czarny kamień. Powiem wam, że naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, naprawimy trochę naszego sprzętu sobie. Dobra, niedźwiedzia to miałem nie naprawiać. Ale dobra, naprawmy wszystko. Dobra, zużyliśmy parę ładnych młoteczków. Zapiszmy grę. Dało nam się go pokonać nawet z tym sprzętem. Okej, teraz czas wrócić. Okej, więc jestem pewien, że to był baron. Zabiliśmy barona. Ja pytanie, gdzie wyrzuciłem ten kilo, bo mógłby się przydać. Tu jest mój kilo, dobra. Na razie wyrzucę ten pancerz. Wezmę kilo, zobaczymy. To jest czarny kamień, nic więcej. Więc dobra, w takim razie wyrzucam ten kilo i... Zobaczmy, o co chodzi. Więc teraz jest czas wrócić, tak? No dobra. Jednakże ja chciałbym zwiedzić jeszcze te tereny i chyba to zrobimy, nim wrócimy, bo dlaczego mielibyśmy to zmarnować? Gdzie dalej nie mam staminy. Trzeba będzie odpocząć chwilę znowu. Oczywiście te niedźwiedzie nie robią nam wielkiej szkody. Wielką szkodę nam robił baron tym swoim mieczem. Bo wiecie, 1,65 to nie jest nic. A tym bardziej, że nie mieliśmy staminy, więc mógł nas bez problemu trafić. Powiem wam, że to było naprawdę dziwne wtedy. Ale nasz sprzęt jest już w całkiem niezłej formie, więc... możemy udać się na dalsze zwiedzanie. Myślę, że udamy się teraz na południe. Zobaczymy, co jest na brzeżu. Może nawet trafimy na coś, co nas stąd zabierze. Okej, to jest dziwne. Ja teraz tutaj muszę zejść. To jest dziwne. To jest dziwne i prawdopodobnie tutaj też przyjdziemy. Ktoś tak czuje. Coś się tutaj będzie działo. Prawdopodobnie nie będziemy mieli teraz wstępu do Gildii Złodziei, bo jestem teraz tu Master Chief. Była Master Chief przebrana, tylko zobaczmy. Zobaczymy, czy to skomentuje. Zobaczymy, czy w ogóle będzie Gildia, czy będzie Jarko. O, Imperium Króla Wiedźm. Ciekawe. Pytanie, czy będzie tutaj jakieś zejście, żebyśmy mogli wrócić później. Coś czuję, że to chyba jest endgame'owa jakaś zona, do której nie powinniśmy wchodzić, ale czemu nie? Jestem ciekaw, czy jest w ogóle jakiś, kurczę, szybki powrót stąd. Będą chcieli z nami gadać, czy nas zaatakują? Zawróć, żywa istota. Znalazłeś kamienie, to oznacza kryptę, prawda? Ty jeszcze to nie jest do czego szukać. Wszystko, co cię tutaj czeka, to śmierć. Co jest? Dobra. Wychodzi na to, że trzeba mieć lepszą broń, by tutaj walczyć. Zobaczmy, jest templariusza.
A, widzę, że ledwo daje radę. I już zginiemy. No właśnie. Okej, więc otwieramy naszą... Aha, mieliśmy autosave'a. No dobra, to wczytajmy autosave'a. Nie będziemy tam szli do nich. Nie będziemy, nie wiem... Po prostu się wycofamy. Są tam, to niech tam sobie są. My się wycofamy po prostu, póki możemy, bez większych problemów. I tyle. Spróbujemy jednak odnaleźć jakieś, nie wiem, źródło szybkiego powrotu, ponieważ no, bez tego będzie ciężko wrócić. I zdaję sobie z tego sprawę, że... Cóż to za las teraz? Zdaję sobie z tego sprawę, że będzie nam ciężko wrócić w inny sposób. Trochę to będzie trwało, zanim wrócimy z tego lasu, zanim przejdziemy przez pola ponownie i tak dalej. Jednak powiem wam, że fajnie byłoby znaleźć jakieś artefakty po tej stronie. Chyba, że wrócimy do Nembrest i z Nembrest wrócimy już szybką podróżą. Byłoby świetnie. Pytanie, czy nie wyprzedzam teraz fabuły idąc w tę stronę. To mnie zastanawia. Kiedy zdobędziemy teleporty? To też mnie ciekawi. Znaleźliśmy kolejny czarny kamień. Prawdopodobnie powinien być pierwszy, na jaki natrafimy. A to nie jest pierwszy, tylko dla mnie to będzie bodajże drugi. Ale dalej ciekawi mnie, o co chodzi z tymi kamieniami? O co chodzi z tymi ogniskami tutaj? A proszę, tu mamy wejście do lodowej krainy. Czy nie możemy i tutaj wejść? Czemu nie? Pozwiedzamy trochę terenu, trochę świata zwiedzimy w tej grze. I będziemy się wiecznie kierować zadaniami przecież. Góry troli. Ciekawe, czy będą trolle. Prawdopodobnie będą to przerobione ogrimy. W zwykłym rundzie mało było przeciwników, którzy po 20 poziomie jeszcze sprawiali problem. Oczywiście na mainlandzie. A w Trybunalu i w pozostałych dodatkach 30 level plus był już wymagany. O cholera, co małe karstarki. Dobra, szczęście mamy trochę takich lepszych broni, więc... Aha. A, chyba trzeba pić miksturki. Mamy ich aż 112, więc co nam stoi na przeszkodzie? A, nie psują nam tego. Proszę, trolle. Dajemy sobie nawet radę z trollami. Kto by pomyślał, ale musimy mieć wytrzymałość, bo bez wytrzymałości teraz z takimi trollami lodowymi to będzie problem. Jednak myślę, że teraz zmienimy na chwilę broń na zabójcę ogrimów. Ale tu jest śnieżny. Powiem szczerze, ten Ogrim Killer to jest słaba broń. Gdybym miał możliwość, to by się go pozbył. Załatwiliśmy kolejnego trolla. Teraz powinniśmy godzinkę odpocząć, żeby się wyleczyć. No co? Okej. Okay. Byśmy mogli się zaklęcia bez problemu. Dobrze, mamy więc miecz templariusza, więc chyba teraz nim będziemy musieli próbować się posługiwać.
Powiem ci, że powiem wam szczerze, ten art tych mieczy strasznie mi się nie podoba. Są one jakieś takie dziwne. Dobrze, zobaczmy, co my tu mamy, jak tam nasz pancerz. W całkiem dobrym stanie. Myślałem, że nieco bardziej się zniszczy. Naprawdę tu nic więcej nie ma. Tylko trolle. Denerwuje mnie w tym mieczu jedna rzecz, że rozstrzał jego obrażeń jest bardzo duży.